No cześć! Witam w kolejnym fascynującym tutorialu do Photoshopa. Tym razem, na specjalne zamówienie jednego z subskrybentów, chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób dodawać do zdjęć łogień i przeróżne inne efekty świetlne. Jest to generalnie pierwszy z planowanych odcinków o tym temacie. Zaczynamy od samych podstaw, czyli od rozpalania ogniska. Żeby nie gadać za dużo, przejdę od razu do zdjęcia. Mniej więcej coś takiego będziemy się starali osiągnąć z takiego zdjęcia. O, ze 2 miesiące temu wybraliśmy się z Kurą na wyprawę. Chcieliśmy zrobić jakieś fajne zdjęcie przy ognisku, no ale trochę nie pykło. Przyznam, że moje niektóre zapalniczki miały większy ogień niż to, co Kura ma tutaj pod nogami. No ale to inna sprawa. Zrobimy tak, żeby było ładnie. W każdym bądź razie, ja usunę na razie tą grupę, chociaż jest tutaj trochę tych warstw, ale to nie szkodzi. Usunę, bo nie będzie potrzebne i spróbujemy z tego wrócić z powrotem do tego, co widzieliśmy przed chwileczką. Nie wymaga to jakichś bardzo skomplikowanych operacji, ale takie rzeczy jak maskowanie warstw czy podstawy obiektów inteligentnych się bardzo przydadzą. Pierwszą rzeczą, którą zrobimy, jest przyciemnienie tego tła, które widzimy. Żeby to zrobić na zakładce z warstwami, klikam w dodanie nowej warstwy do pasowania i krzywe. W końcu mi się pojawiły z powrotem po nieobecności, nie wiem co się z nimi stało wcześniej. I na tychże krzywych przesuniemy sobie tą linię leciuteńko w dół, przez to całe zdjęcie nam się przyciemni. Ok, później będziemy rozjaśniać tam, gdzie jest nam potrzebne. To, co nam będzie potrzebne natomiast, to zdjęcia ognia. Ja mam parę pościąganych już. Oczywiście w Google wystarczy wpisać ogień i sobie pościągać te zdjęcia, które są na czarnym tle. Jest to bardzo istotne, bo jeżeli ten ogień będzie na czarnym tle, to nie będziemy musieli go ręcznie wycinać i to nam bardzo, bardzo uprości sprawę. Ja sobie najpierw skopiuję ten ogień, on całkiem ładnie powinien się komponować. Sposobów na przekopiowanie tego do naszego zdjęcia jest masa. Ja sobie to po prostu przyciągnę na zdjęcie, dzięki czemu ten ogień otworzy mi się jako tak zwany obiekt inteligentny. Czym obiekty inteligentne są, to jeszcze będę pewnie o tym kręcił film, a póki co można to zrobić albo w ten sposób, albo otworzyć sobie ten ogień na osobny, jako osobne zdjęcie i przekopiować po prostu standardowo. Mam nadzieję, że wiecie, jak się kopiuje. Jeżeli nie, to i tak może ten tutorial być za trudny. Ok. Obiekty inteligentne mają to do siebie, że zanim wkleją nam się w zdjęcie, możemy je dowolnie modyfikować. W momencie, kiedy mamy wciśnięty Ctrl na klawiaturze i złapiemy za róg tego tutaj zdjątka, można sobie zmieniać perspektywę również. Wydaje mi się, że takie będzie ok, tylko trochę mniejsze. Nie chcemy, żeby ten ogień był zbyt duży z kolei. Dobra, coś takiego. Naciskam Enter. Teraz, żeby wyciąć całe to czarne tło spod ognia, przechodzę do warstw i zmieniam tryb krycia ze zwykłego na ekran. Ok, wtedy nam się kopiują tylko te najjaśniejsze elementy, a cała czerń jest wycinana automatycznie, dzięki czemu nie musimy tego robić ręcznie. To jest w ogóle mega, mega upraszczające życie coś. Ok, tutaj jak widać nie za ładnie ten ogień wygląda na dole, więc spróbujemy go troszeczkę wymaskować. Żeby to zrobić, klikam na dodanie nowej maski do tej warstwy, którą przed chwileczką wkleiłem. Zaraz, wybierzmy sobie jakiś kulisty pędzelek, tylko twardość na 0, rozmiar może być taki, jaki jest. Ok, i przepływ gdzieś tutaj w okolicach 14 niech będzie procent, tak żeby to nie działało za mocno. I takim pędzelkiem sobie tutaj rozmywamy troszeczkę tylko ten dół. Tym tutaj nie ma się co przejmować, bo to się później usunie. Pokażę Wam, jak to usuwać z paru warstw. Naraz. Ok, pierwszy ogień mamy. Teraz dodamy sobie jeszcze jeden, bo ten jeden wygląda trochę biednie. Wybierzmy sobie ten teraz. I robię tak samo jak poprzednio, czyli przeciągam po prostu na zdjęcie. Zmniejszam, przesuwam, to może jeszcze mniejsze zrobimy. Naciskam Enter, żeby zaakceptować wklejenie i zmieniam tryb krycia na ekran. Ok. Powinno to całkiem nieźle wyglądać tutaj. I tak samo jak poprzednio, dodaję maskę warstwy, pędzelek mam wybrany, taki jaki miałem, więc jest ok.
No, tutaj wystarczy troszeczkę sobie rozmazać ten dół. W porządku. I teraz tak, mamy dwie warstwy z ogniem. Tych warstw z ogniem może być jeszcze więcej oczywiście i problem jest w tym, że na pierwszym planie wystaje nam jakiś tam kamol. I trzeba to sobie wymaskować. Oczywiście możemy maskować każdą warstwę po kolei, ale mi by się, przyznam szczerze, nie chciało. Dlatego też posłużymy się pewnym trikiem. Zaznaczam sobie obie warstwy, ale zaznaczam, że tych warstw może być jeszcze więcej. I naciskam Ctrl-G na klawiaturze. Grażyna. I tworzy mi się z tego grupa. Okej, grupę można stworzyć też w inny sposób. Jeżeli mamy zaznaczone te warstwy, możemy sobie je przeciągnąć po prostu na tą ikonkę tworzenia nowej grupy na dole. Bez różnicy. Nazwę tą grupę ogień. OK. I do grupy można dodawać osobne maski warstw. I teraz, jeżeli na tej masce warstwy ja sobie wezmę czarny pędzelek, to będą mi się ładnie wycinały wszystkie warstwy, które w tej grupie się znajdują. OK, tylko tutaj troszeczkę mniejszą twardość sobie ustawiłem tego pędzelka. Dobra, nie będę tego wycinał teraz jakoś bardzo dokładnie, bo szkoda na to czasu. Mniej więcej wiecie, o co chodzi. W porządku. Kolejną rzeczą, którą będziemy musieli dodać, jest warstwa, która będzie nam robiła rozświetlenia. Ale mi wyszło to zdanie. Warstwa, która będzie robiła rozświetlenie. Super. Ok. Żeby to zrobić, naciskam na dodanie warstwy dopasowania i wybieram krzywe, czyli tak jak zwykle to robię. Rozjaśnimy sobie to teraz, tak dość mocno. Okej, ale problem w tym, że nasz ogień powinien nam dawać żółte światło, a ja teraz wszystko rozjaśniłem na, no, powiedzmy, że białym oświetleniem. Żeby zabarwić sobie tą warstwę przy okazji, oczywiście możemy to zrobić na setki sposobów, ale ja to zwykle robię w ten sposób. Na zakładce z właściwościami krzywych, czyli na tej tutaj, którą mam, naciskam na RGB, przechodzę na niebieski. I tutaj suwaczkiem od niebieskiego kanału zjeżdżam w dół, czyli do zdjęcia nam się wtedy będzie dodawało dużo żółci. OK. Przechodzę na czerwień. I czerwień z kolei daję do góry, czyli dodaję czerwień do zdjęcia. O, i tutaj tak można sobie ładnie tymi dwoma krzywymi, mniej więcej jakiś pomarańczowy kolor wybrać. OK. Oczywiście nie potrzebujemy całego zdjęcia pomarańczowego, tylko gdzieniegdzie łuny. Jak widać, do warstwy dopasowania automatycznie dodaje się maska. Ja chcę, żeby ta maska była teraz czarna, czyli żeby ta warstwa była całkowicie ukryta. Żeby to zrobić, jeżeli mamy białą maskę całkowicie czystą, wystarczy na klawiaturze nacisnąć Ctrl-I, co jest skrótem od inwersji, czyli zamiany kolorów. Ładnie nam się biel na czerń zamieniła, jak widać. Warstwa przestała działać. Teraz wybieramy, był wybrany, OK, pędzel, tylko z białym kolorem. Troszeczkę większy na początku ten pędzelek. OK, twardość na 0. Przepływ dam na jakieś 3% tylko, to w zupełności wystarczy. OK, i takim pędzelkiem trzeba porysować przede wszystkim po samym ognisku, żeby je rozjaśnić. OK, tutaj dookoła ogniska też, żeby jakąś łunę naśladować. W porządku. Jeszcze większym pędzelkiem pomalować sobie chwilę tutaj, akurat w moim przypadku, po tej skale nad postacią. A może tutaj też jeszcze odrobinkę. OK. Dobra. I teraz przybliżyć się, zmniejszyć pędzelek. I to będzie wymagało troszeczkę wprawy z rysowania. Ja sobie zwiększę ten przepływ na jakieś, nie wiem, 10%. Niech będzie. OK. I trzeba teraz porysować po postaci mniej więcej w taki sposób, jakby się rozkładała rzeczywista łuna od ogniska. I tutaj przede wszystkim na twarzy z tej strony. No. Oczywiście ja tego teraz też nie będę robił jakoś bardzo dokładnie, bo to nie ma teraz sensu. Szkoda na to czasu. Ups. Oczywiście, żeby cofnąć, nacisnąłem Ctrl-Z, ale równie dobrze mogę sobie wybrać z powrotem kolor czarny i wtedy ukryć to, co jest tam za mocno gdzieś. No właśnie, tak jak tutaj. A swoją drogą, jeżeli macie kolor czarny i biały, to skrótem do zmiany tych kolorów między sobą jest X na klawiaturze. Jest to bardzo fajny skrót, który dość często jest używany, więc polecam go zapamiętać. OK? I tutaj za samą postacią też może troszeczkę ten kamień zabarwić.
Okej, okay. Mniej więcej tak to wygląda, jeżeli chodzi o dodawanie kolorku. Spróbujemy sobie jeszcze dodać tylko jakąś taką lekką łunę tutaj. Żeby to zrobić, dodaję nową, czystą warstwę. Powiększam pędzel tak dość mocno. Zmniejszam jego przepływ na 1%. Wybieram trochę jaśniejszy kolor żółty. Okej. Okay. I... Dobra, zamalowuję sobie tutaj odrobinę to ognisko, zmniejszając akurat w moim przypadku pędzel, chociaż możecie to zrobić oczywiście inaczej. Dobra, zmieniam tryb krycia również na ekran i zmniejszam odrobinkę krycie. No, trochę za dużo jest tej łuny. OK. I ostatnim elementem będzie dodanie iskier, które dodajemy w dokładnie ten sam sposób co ogień. Iskry też oczywiście w ten sam sposób można znaleźć w internecie. Wrzucam je na zdjęcie, wstępnie dopasowuję, naciskam Enter, zmieniam tryb krycia na ekran. A nawet mi się udało jakoś w miarę wykierować tymi iskrami. Dodaję maskę warstwy, pędzelek czarny, przepływ tym razem troszeczkę większy, sam pędzelek mniejszy. O, i maskujemy te iskry, które nam tam gdzieś są niepotrzebne, szczególnie, że one akurat tutaj tworzyły jakiś tam prostokąt, który nie za ładnie wyglądał. Okej, i tak to z grubsza generalnie wygląda. Łatwo, prosto i przyjemnie. W następnych filmach spróbuję wam pokazać, w jaki sposób robić płonące napisy i je wklejać później do tła, tak żeby jeszcze... Przepraszam. Żeby dodać sobie jeszcze jakieś tam łuny od niego, czy oświetlenie i tak dalej, i tak dalej. A póki co dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że się wam to do czegoś przyda. O, Battlefield mi się ściągnął. Dobra, to tym bardziej kończę, bo mam co robić. Swoją drogą, jeżeli ktoś z was gra w Battlefielda albo 3, albo 4, to zapraszam do kontaktu, bo chętnie byśmy z kimś sobie postrzelali. No i ten, to na razie.